Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Tak brzmi trzecie przykazanie Boże, nad którym chcemy się teraz, jak to się dzisiaj pięknie mówi, pochylić. Co tak naprawdę nakazuje nam to przykazanie? Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Trzecie co do kolejności przykazanie pośród przykazań dekalogu. Otóż przykazanie to nakazuje nam w całej swojej rozciągłości wykonywanie dzieł czci Pana Boga. Przykazanie to nakazuje nam czcić Pana Boga najróżniejszymi dziełami pobożnymi, przede wszystkim w dni święte. Skąd właściwie wynika ten obowiązek? Czy jest to tylko przykazanie, które zostało nam w dekalogu objawione? Otóż wielu filozofów, ale i teologów uważa, że nie, że to przykazanie wypływa jak najbardziej z prawa naturalnego, czyli tego prawa, które jest głęboko zapisane w naszej naturze i nie możemy go wyskrobać w żaden sposób. Ono tam jest, nic już się w tej istocie nie zmieni. Prawo to naturalne musi być tylko sprecyzowane przez prawo pozytywne, między innymi takie pozytywne prawo jak dekalog, które bardzo konkretnie będzie nam pokazywało, w jaki sposób owo przykazanie wypełniać. Więcej przykazania te potem prawa naturalnego będzie jeszcze sprecyzowane przez Kościół Święty, w postaci przykazań kościelnych chociażby i wszelkie postanowienia prawa kościelnego, które tu do kultu Bożego się odnoszą, które są z nim związane. Jest to zatem przykazanie pochodzące już z prawa naturalnego, wpisane w naszą naturę. Jeżeli człowiek zatem ma być szczęśliwy, jeżeli ma rozwinąć się do pełni swojego człowieczeństwa, to także to przykazanie musi zachowywać. Jakie to są owe dni święte, które człowiek ma obchodzić? Otóż w Starym Przymierzu dniem takim był przede wszystkim szabat, siódmy dzień tygodnia, nawiązujący niewątpliwie w swoim ustanowieniu do opisu tych siedmiu dni stworzenia, które znajdujemy w pierwszej księdze rodzaju, w pierwszym jej rozdziale. Siódmego dnia Pan Bóg miał odpocząć, ten siódmy dzień, dlatego był w niejaki sposób szczególnym obchodzony przez Żydów jako dzień absolutnego spoczynku. Wiemy jednak, że nie Żydzi tylko w siódmy dzień obchodzili. Tym bardziej potwierdza to, jak bardzo jest to wpisane w prawo naturalne. Tak? Zanim Pan Bóg postanowił posłużyć się Żydami jako narzędziem do przygotowania świata na przyjście Mesjasza, przecież to najpierw Adam i Ewa, którzy Żydami nie byli, to prawo otrzymali mimo ich upadku. Prawo to było gdzieś przekazywane, już to z naturą ludzką, już to z tym objawieniem pierwotnym, najróżniejszym ludom. Stąd widzimy owo przykazanie u najróżniejszych ludów, nie tylko semickich, ale wszystkich. Tak głęboko wpisane jest w naszą naturę. Oprócz szabatów, Żydzi obchodzili rzecz jasna w Starym Przymierzu jeszcze inne uroczyste dni. Po pierwsze Paschę, na pamiątkę wyjścia z Egiptu, pod wodzą Mojżesza, to święto i my obchodzimy dzisiaj jako Wielkanoc, tak? Bo w czasie Paschy właśnie Pan nasz Jezus Chrystus poniósł swoją mękę, umarł i zmartwychwstał. Ale także Żydzi obchodzili już Zielone Świątki. To 50. dzień po Pasze był świętem Zielonych Świątek i to właśnie tego dnia Duch Święty został zesłany, zstąpił na cały Kościół Święty. Także jest to także święto zakorzenione już w tradycji Starego Przymierza. Tych świąt jest rzecz jasna jeszcze całe mnóstwo. Święto Kuczek, święto poświęcenia świątyni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie one jednak były tylko i wyłącznie pewną zapowiedzią, znowu pewnym cieniem rzeczy przyszłych, jak pięknie, poetycko określił to święty Paweł w liście do Hebrajczyków. W Nowym Przymierzu, w tym jedynym aktualnym, jedynym obowiązującym ludzkość przymierzu, w Nowym Testamencie, tymi świętymi dniami są niedziele. Niedziele i inne ustanowione przez Kościół dni świąteczne. Dla diecezji polskich, czy w naszej ojczyźnie, jest to obecnie tylko sześć świąt.
nie tak dużo, łatwo zapamiętać. Jest to Boże Narodzenie, jest to Nowy Rok, jest to objawienie Pańskie, czyli Trzech Króli, Boże Ciało właśnie, które już za kilka dni przed nami, jedno święto maryjne, czyli w niebo wzięcie Najświętszej Maryi Panny i jedno święto świętych, a mianowicie święto wszystkich świętych, 1 listopada. To są te święta, które oprócz niedziel są tymi świętami, tymi dniami świątecznymi, które wypełnić mają to przykazanie Boże, które jest trzecim przykazaniem. To przykazanie dnia świętego oddanego tylko i wyłącznie Panu Bogu. Często rodzi się takie pytanie pośród gdzieś tam nieprzyjaciół Kościoła, Żydów, najróżniejszych sekciarzy, Świadków Jehowy, niektórych sekt protestanckich. Dlaczego właściwie w Nowym Przymierzu święcimy niedzielę? Jak to jest? Przecież w Piśmie Świętym stoi wyraźnie szabat i Pan Jezus także, no, w specyficzny sposób powiedzmy, bo podpadał często Żydom, ale święcił i szabat. Dlaczego? Dlaczego niedziela? Niedziela, która nosi tam piękną łacińską nazwę Dominika, czyli Dzień Pański, został wprowadzony, owszem, na miejsce szabatów przez apostołów. Ale dlaczego? Dlatego, że to właśnie w tym dniu Chrystus Pan zmartwychwstał i tego dnia Duch Święty zstąpił na całą ziemię. Czyli Duch Święty zstąpił właśnie w niedzielę, którą obchodziliśmy w zeszłym tygodniu. Apostołowie odnoszą się tutaj zatem niejako do tego tak naprawdę ostatecznego spoczynku Bożego. Dzieło zbawcze zostało zamknięte. Wszystko, co człowiek musiał jeszcze poznać, żeby móc się zbawić, czyli ta praca 6 dni, jak niektórzy ojcowie Kościoła tłumaczą, została zamknięta. Chrystus Pan spoczął dopiero po swoim zmartwychwstaniu, po swym w niebo wstąpieniu. On już zrobił dla nas wszystko. Teraz my tylko mamy zastosować dla naszego życia to już zaistniałe odkupienie rodzaju ludzkiego, ale każdy z nas musi jeszcze się zbawić poprzez korzystanie z tych łask, które Pan Bóg nam wysłużył i rzeczywiście odpoczywa. To jest ten pierwszy argument, taki bardziej teologiczny. Drugi argument, apostołowie po prostu takie prawo mieli, gdyż Pan nasz Jezus Chrystus wyraźnie takie prerogatywy, zwłaszcza Piotrowi jako papieżowi przekazał. Cokolwiek zwiążecie na ziemi będzie związane, cokolwiek rozwiążecie będzie rozwiązane, to nie dotyczy się tylko, jak tłumaczą ojcowie Kościoła, sakramentu małżeństwa, choć w pierwszej kolejności, ale generalnie wszystkich ustanowień kościelnych, o ile nie są sprzeczne, uwaga, podkreślmy to, z przykazaniami Bożymi. Tak, to jest taki margines bezpieczeństwa, który musimy w dzisiejszych czasach nietypowych zawsze mieć na uwadze. Zatem apostołowie z tych względów właśnie niedzielę nakazali czcić jako ten dzień święty. Tego dnia sprawowano najświętszy sakrament, ofiarę mszy świętej. Więc od początku praktycznie to właśnie ta praktyka, ten dzień był obchodzony jako dzień święty w chrześcijaństwie. Dlaczego Kościół ustanowił jednak oprócz niedziel inne święta pańskie? Święta pańskie, czyli odnoszące się do Chrystusa Pana. To niedziela zawsze wspomina, każda niedziela zmartwychwstanie pańskie, to po co jeszcze tam inne święta pańskie, skoro niedziela jest przecież najważniejsza, bo zmartwychwstanie pańskie najistotniejsze dla naszego zbawienia, życia wiecznego. Ano, po to, abyśmy rozpamiętywali boskie tajemnice życia naszego Pana Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Dlaczego? Dlatego, że jak uczą nas święci, jak chociażby święta Teresa od Jezusa, Teresa z Awila, czy ojciec Kolumba Marmion, wielki, naprawdę wielki mistrz życia duchowego XX wieku, troszeczkę nieznany, troszeczkę zapomniany. Wszystkie tajemnice życia Zbawiciela służą bardzo konkretnie naszemu życiu. My mamy Zbawiciela naśladować w tych tajemnicach właśnie. To jest ten klucz, to jest ten wzór bardzo konkretny do szczęśliwego naszego życia. Jak pięknie mówi święty Augustyn, Christus homo via, Christus
Christus Deus finis, bodajże parafrazując, czyli człowiek, Chrystus człowiek drogą, Chrystus Bóg celem. To jest dokładnie to. A dlaczego Kościół Święty ustanowił jeszcze święta na przykład Najświętszej Maryi Panny, święta aniołów, święta świętych? Jakby nie dość było tych dni świątecznych. Otóż święta te są ustanowione dla dwóch głównych celów, o których powinniśmy pamiętać. Po pierwsze, dla upamiętnienia łaski, czy łask, jakie Pan Bóg wyświadczył owym świętym, Najświętszej Maryi Panny, świętym wyznawcom, męczennikom, troszeczkę inaczej z aniołami, po to, abyśmy mogli dziękować Panu Bogu za Jego dobroć. Wdzięczność, czyli Eucharystia w języku greckim, to jest to nasze pierwsze chrześcijańskie zadanie. Mamy Panu Bogu dziękować i przede wszystkim za te łaski wyświadczone w innych. Tak? Każdy święty jest powodem, dla którego mamy wierzyć. Tych powodów jest aktualnie co najmniej 6 tysięcy. Dlaczego trzeba być katolikiem? Tak? Bo około 6 tysięcy świętych w sumie kanonizowano w historii 2000 lat Kościoła. To jest 6 tysięcy osobnych powodów, dlaczego my mamy być katolikami. Tak? Bo każdy z nich poprzez cudowność ich życia, świętość życia, choć niewolnego przecież od pokus, trudności, jest dowodem działania łaski Bożej w nas. Dowodem działania, no, tych działania się, tych cudów Bożych na naszych oczach, że ten czy tamten mógł zostać święty. Mówimy o takim Augustynie. Przecież to był rozpustnik, heretyk i rozpustnik, a został jednym z niewątpliwie największych doktorów Kościoła. Tylko i wyłącznie dzięki łasce i za to Panu Bogu w świętach świętych mamy dziękować. Po drugie, abyśmy tych świętych z Matką Bożą na czele czcili, naśladowali ich przykład oraz byli wspierani przez ich orędownictwo. I co do tego punktu rodzi się pewna wątpliwość, powinna się nam zapalić taka lampka ostrzegawcza, znaczy nawet taki kogut pomarańczowy, jak to jest z tymi nowymi kanonizacjami. No bo właśnie o ten punkt chodzi. Skoro Kościół zawsze uczył, że ci święci to nie tylko są kanonizowani dlatego, że my wiemy, że są w niebie, ale także po to, żeby byli dla nas konkretnym wzorem, no to tutaj się pojawia właśnie ten problem z tymi nowymi kanonizacjami i to nasze podejście do tych nowych kanonizacji z pewną rezerwą, z tego względu, że zaniechano tradycyjnych procedur, tradycyjnych procesów, skrupulatnych procesów kanonizacyjnych. Nie bada się już tak dogłębnie życia kandydatów na ołtarze, jak miało to miejsce przed reformą Pawła VI i później Jana Pawła II. Prawną. Dlatego tutaj jest ta uwaga z naszej strony. Tak? Kościół kanonizował świętych, którzy byli wyciosani z jednego kawałka, gdzie nie było żadnej zmazy. Stąd instytucja adwokata diabła, ale to jest temat na zupełnie odrębną konferencję. Jakie dzieła ku czci Bożej mamy wykonywać w one dni święte? Niedziela święta, pańskie święta świętych. Otóż pierwszym podstawowym naszym przykazaniem, obowiązkiem jest pobożne wysłuchanie mszy świętej. I tutaj to trzecie przykazanie pokrywa nam się z jednym z przykazań kościelnych. Otóż tę cześć Panu Bogu oddajemy w nowym przymierzu właśnie przez składanie najświętszej ofiary. Nie przez meeting, nie przez ucztę, nie przez spotkanie towarzyskie, ale przez składanie Panu Bogu tej poczwórnej ofiary uwielbienia, dziękczynienia, przebłagania i prośby. Tego chce od nas Bóg. I dlatego to przykazanie mszy niedzielnej, świątecznej obowiązuje nas pod grzechem śmiertelnym. To ustanowił rzecz jasna Kościół, ten warunek, ten obowiązek wysłuchania mszy w te dni pod grzechem śmiertelnym, bo jest to tak istotne dla naszego zbawienia, że Kościół Święty, Matka Nasza, troszcząc się o nasze dusze i znając z drugiej strony naszą słabość, znamy się przecież dobrze, każdy w domu ma lustro, każdy od czasu do czasu rachunek sumienia robi,
wie, jacy jesteśmy słabi, że potrzebujemy czasem pewnych form przymusu. Nie jest to żaden gwałt na naszej wolności, jakby powiedział liberał. Nie. Pan, Kościół Święty, ze względu na nasze zbawienie, aż pod grzechem ciężkim nakazuje nam czcić Pana Boga właśnie poprzez wysłuchanie mszy świętej. W jaki sposób powinniśmy wysłuchać mszy świętej, aby spełnić ten swój obowiązek święcenia dni świętych? I myślę, że to będzie bardzo istotne zagadnienie. Być może niektórych obleje teraz zimny pot, jak wysłuchają, co to właściwie znaczy dobrze wysłuchać mszy świętej. Otóż po pierwsze, aby spełnić ten obowiązek niedzielny, świąteczny, musimy wysłuchać całej mszy świętej. I tutaj przejdziemy w szczegółach do tego, co to znaczy całej. Po drugie, musimy być fizycznie obecni, nie tylko zdalnie, nie tylko moralnie, jak to niektórzy biskupi chcieliby dzisiaj widzieć, czy kapłani w dobie tych wszystkich wydarzeń, które się na świecie dzieją. I po trzecie, pobożnie, czyli to musi być cała msza. Nasza obecność ma być też fizyczna, ale jeszcze powiemy za chwilę, w jaki sposób fizyczna. I to wysłuchanie mszy świętej ma być pobożne. Co to znaczy uczestniczyć w całej mszy świętej? To nie jest tak jak gdzieś tam na wschodzie, że wystarczy pójść do cerkwi, zapalić świeczkę, można wyjść. Schluss finito, odbębnione, odhaczone. Tak to jest niestety w kościołach schizmatyckich, u krzywosławnych i tak to jest też być może w niektórych kościołach katolickich, uniackich, ale obrządków wschodnich. Nie zawsze jest to sprecyzowane. Kościół rzymski tutaj bardzo precyzyjnie powiedział, że my mamy wysłuchać tej mszy od początku aż do błogosławieństwa końcowego. W całej rozciągłości, nie pomijając żadnego elementu, który między tymi dwoma punktami, początkiem a końcem się znajduje. Uwaga, lekko już grzeszy człowiek, który dobrowolnie opuszcza jakąś nieistotną część mszy świętej. Między tymi dwoma punktami są, powiem, części istotne i nieistotne. To jest na przykład taki nieistotny punkt, nieistotna część mszy świętej, która już jest dla nas powodem grzechu, jest to od początku mszy do ofiarowania, czyli do tego dzwoneczka, kiedy kapłan ściąga welon z kielicha, tudzież kiedy kielich jest wnoszony na ołtarz. Po to jest ten dzwoneczek, nie dla ozdoby, tylko żeby wszyscy się skupili teraz. Bo teraz zaczyna się istotna część mszy świętej, gdzie nie powinniśmy już spać, ziewać i tak dalej, o tym za chwileczkę. Albo kto by opuścił na przykład tę część po komunii świętej do końca, albo nawet te dwa elementy, to co na początku do ofiarowania, to co po komunii świętej, to wtedy grzeszyłby lekko. Natomiast można tutaj grzeszyć także i śmiertelnie. Grzeszy bowiem śmiertelnie, kto opuszcza dobrowolnie, podkreślam, jedną z istotnych części mszy świętych. To jest od ofiarowania do komunii świętej. To jest to absolutne serce mszy świętej. To święte świętych. Ta świątynia, jeszcze może nie samo święte świętych, ale jakby tak patrząc na wzór starej świątyni w Jerozolimie, to już jest ta część właściwa świątyni. Te części wstępne to jest dziedziniec, powiedzmy. A tutaj jesteśmy już teraz w samej świątyni, przed kurtyną świętego świętych. Od ofiarowania do komunii świętej musimy być na mszy świętej, aby spełnić nasz obowiązek. Obowiązek mszalny, ten świąteczny, niedzielny, nie będzie wypełniony, gdyby ktoś nie był przy przeistoczeniu. Uwaga dla wszystkich, którzy muszą korzystać za każdym razem z tych pomieszczeń, które znajdują się tam po mojej prawej stronie przy zakrystii. Tak? Jeżeli ktoś nie jest obecny podczas przeistoczenia dobrowolnie, bo woli iść do toalety w tym czasie, no to niestety nie spełnia obowiązku niedzielnego. Tyleż można wytrzymać, myślę, te kilka chwil. Co to znaczy być obecnym fizycznie na mszy świętej? Ta obecność musi być materialna. Bardzo konkretnie, tak? Żadnej zdalnej
nie ma żadnej możliwości spełnienia obowiązku niedzielnego poprzez wysłuchanie jakiejś transmisji czy obejrzenie transmisji choćby z najpiękniejszego kościoła. Nie, absolutnie nie. To może osobistemu gdzieś tam nabożeństwu służyć, ale to nie spełnia tego obowiązku, który Kościół tutaj nas nałożył. Obecność fizyczna polega na możliwości śledzenia przynajmniej głównych elementów mszy świętej. Zatem niech się nie niepokoją ci, którzy mają to szczęście podczas mszy w naszych tutaj gościach mnie nie widzieć, bo oni także są w stanie spełnić obowiązek niedzielny, o ile tylko potrafią ten główny ciąg mszy świętej śledzić. Czy jakiś kontakt słuchowy, czy nawet poprzez innych wiernych, to już jest teoretycznie wystarczające, ale musi to być. Choć nie należy, nie ma obowiązku spoglądania się na kapłana też, nie ma i na co patrzeć. Co to znaczy uczestniczyć we mszy świętej pobożnie? Otóż pobożne uczestniczenie we mszy świętej wymaga od nas kilku elementów. I uwaga, bo tutaj być może najczęściej niestety grzeszymy. Po prostu. Pan Bóg nie wymaga od nas owszem rzeczy niemożliwych. Nie chodzi o to, żeby gdzieś tam stać się teraz nad człowiekiem, skupić w sobie całe siły i bez drgnięcia, choćby powieką wysłuchać mszy od początku do końca. To jest niemożliwe. My nie jesteśmy w stanie jednego Ojcze Nasz powiedzieć bez rozproszenia. Niemniej jednak Kościół, żeby uniknąć tutaj jakiegoś takiego dryfowania, bardzo precyzyjne wytyczne nam dał poprzez różnych teologów moralnych. Co to znaczy pobożnie uczestniczyć we mszy świętej? Po pierwsze, należy mieć intencję wysłuchania mszy świętej. Jeżeli dzieci są zaciągane przez rodziców do kościoła, no trzeba, i sobie gdzieś tam siedzą, może nie grzecznie, to jeżeli one nie mają pozytywnej intencji, to one nie spełniają obowiązku niedzielnego i grzeszą ciężko. Musi być intencja jeszcze. Musi być intencja. To znaczy chcieć wysłuchać tej mszy. Bo Pan Bóg nie patrzy na to, co my fizycznie robimy. Tak? To, co jest zewnętrzne, ma być odbiciem tego, co wewnętrzne. Zatem najważniejsze jest to, co w sercu, czyli ta intencja. I to nie musi być jakaś wysublimowana intencja teologiczna. Nie, po prostu wiem, po co idę. Chcę teraz wysłuchać mszy świętej. Nieważne, co się będzie działo, nieważne, czy mi się uda dobrze to zrobić, ale po prostu chcę. Idę nie dlatego, że jestem ciągnięty, ale dlatego, że chcę sam spełnić to przykazanie. Po drugie, musimy zachować uwagę i skupienie. I tutaj teologowie starali się wskazać, jaka jest ta dostateczna, ta niezbędna, to takie niezbędne minimum, uwaga i skupienie. Otóż to ma miejsce, tutaj się nie trzeba lękać, Kościół jest dosyć łagodny dla nas, kiedy po prostu zważamy na główny przebieg mszy świętej. To już jest dostateczne. Tutaj Pan Bóg nie wymaga od nas wszystkich, żebyśmy byli od razu mistykami, żebyśmy lewitowali, wszyscy w ekstazach tam wysłuchali. Wystarczy, że zwracamy uwagę na to, co się dzieje. Jeżeli jesteśmy świadomi, to już jest w porządku. Jeżeli byśmy nagle po wejściu do kaplicy obudzili się dopiero gdzieś tam, kiedy wszyscy wychodzą, to znaczy, że tej dostatecznej uwagi nie było, bo dla nas to się wszystko zlało w jedną całość. Nie spełnia obowiązku mszalnego, kto podczas mszy świętej śpi. Czyli nie wystarczy ta fizyczna obecność. Tutaj trzeba być obecnym duchem też. Kontakt fizyczny owszem jest niezbędny, natomiast nie spełnia się obowiązku niedzielnego. I tak piszą o tym teologowie. Ja to wziąłem akurat z Heriberta Jonę, takiego bardzo łagodnego teologa moralnego, kapucyna niemieckiego. Obowiązek będzie spełniony, kiedy podczas mszy świętej się spowiada. Bo kto uważnie słucha tego, co powiedzieliśmy, to mógł się przestraszyć. A co z moimi spowiedziami w trakcie mszy świętej? Otóż będzie to wystarczające. Jeżeli można zwracać uwagę na przeistoczenie, to kapłan i penitent w chwili przeistoczenia powinni zrobić przerwę. No, u nas jest to troszeczkę utrudnione, bo tam w tej kaplicy spowiednicy nie za bardzo słychać. Natomiast zasadniczo ten obowiązek jest spełniony, bo mamy intencję tutaj konkretnie być na mszy świętej, jest to pewna konieczność. Ale starajmy się właśnie o to zachowanie tego skupienia. Uwaga, tutaj także jest ważny godziwy strój
podczas mszy świętej, o tym też dzisiaj już niestety często zapominamy, bośmy się zupełnie odzwyczaili. Ja pamiętam, jak mój dziadek, jeszcze idąc do kościoła, używał tego naprawdę, co miał najlepsze. I to nie mieściło mu się w głowie, że można w ogóle inaczej. Dzisiaj niestety często to zapominamy. To idziemy z marszu, tak jak mówię, dziadek, zawsze buty na glans wypastowane, spodnie na kancik, sam sobie prasował, jeżeli były nie w porządku. I to był prosty gdzieś tam człowiek. To było zupełnie naturalne, niezależnie od stanu, od klasy. Po prostu to, co najlepsze mamy, Panu Bogu oddajemy. Tak, jak potrafimy, rzecz jasna. Uwaga, to jest jeszcze inna sprawa. Ten strój musi być także skromny, tak żeby nie rozpraszać innych. I to jest troszeczkę zmora naszych czasów ogólnie. Na to trzeba bardzo uważać, żeby swoim strojem, być może ekstrawaganckim, nie rozpraszać innych. To jest wszystko gdzieś tam przez Kościół wielokrotnie przypominane. Prawda jest taka, że tutaj teologowie moralni, nie wiem, czy powinienem to mówić, żeby to nie było dla kogoś usprawiedliwienie teraz do unikania mszy świętej, ale teologowie moralni mówili, że dostateczną, o czym powiemy sobie za tydzień, dostateczną przyczyną do niepójścia na mszę jest na przykład brak skromnego stroju. Gdyby ktoś wiedział, że ktoś inny może przez niego zgrzeszyć, tak, przez rozproszenie i tak dalej, no to już byłaby usprawiedliwiająca przyczyna do nieuczestniczenia we mszy świętej bez grzechu. O tym jednak powiemy sobie na następnej katechezie. A teraz zakończymy, jak zwykle, modlitwą.